Prawda kadry Orlen, prawda futbolu, prawda dzisiaj z komentarzem dotyczącym sytuacji w polskiej reprezentacji, wokół polskiej reprezentacji, w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo myślę, że warto zabierać głos w takich momentach, aby wytłumaczyć świat. Witam bardzo serdecznie tych, którzy oglądają to na live'ie. Witam tych, którzy później z odtworzenia zobaczą ten odcinek Prawdy Futbolu. Bardzo istotny, ponieważ ten odcinek Prawdy Futbolu nagrywany jest w dniu 15 grudnia roku pańskiego 2022 i muszę wam powiedzieć, że to był jeden z najbardziej spektakularnych zarządów w historii Polskiego Związku Piłki Nożnej, przynajmniej kiedy ja się Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w szczególności reprezentacją, zajmuję. Słuchajcie, zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dzisiaj był poświęcony w szczególności reprezentacji Polski. W szczególności był poświęcony spotkaniu z Czesławem Michniewiczem i to nie jest tak, że dzisiaj Czesław Michniewicz przedstawił raport z Mundialu. On powtórzył członkom zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej trochę jakby takich treści, które dziś pojawiały się w jego medialnych wystąpieniach w ostatnim czasie, a później bardziej oczekiwał na jakieś pytania. Natomiast gdybym miał podsumować wystąpienie Czesława Michniewicza na dzisiejszym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, to sprowadziłbym je do takiego hasła: był sukces, jednak nie był właściwie komunikowany. To słuchajcie, był sukces, ale nie był właściwie komunikowany. Wow. Czyli nie chcemy się zmierzyć z problemami, tylko głosimy sukces, a jeśli jakimś problemem było coś w funkcjonowaniu kadry, to komunikacja. Do tego doszedł personalny atak na dyrektora reprezentacji Jakuba Kwiatkowskiego i padło pytanie, czy Kwiatkowski mógłby się do tego ustosunkować. Były bardzo różne głosy członków zarządu, natomiast prezes Kulesza był za tym, żeby Kwiatkowski, bardzo doświadczony zresztą człowiek na stanowisku czy rzecznika prasowego, czy też dyrektora, jakby team managera, tak go nazwijmy, ustosunkował się na zarządzie. No i rzeczywiście był to spektakularny występ Kuby Kwiatkowskiego. Szkoda, że nie było przy tym Michniewicza, natomiast gdyby był, to być może byłby, przypominało to ring, pierwsze starcie, bo pewnie nie ostatnie starcie. Tak więc widzimy, ta sprawa drużyny narodowej, ona jest rozgrywana dzisiaj wewnątrz federacji. To jest zadziwiające, jaką drogą podąża Cezary Kulesza, bo według statutu i pewnej tradycji, która jest w Polskim Związku Piłki Nożnej, jest to jednoosobowa decyzja, jednoosobowa odpowiedzialność prezesa Cezarego Kuleszy. Natomiast on najpierw spotyka się z Michniewiczem, później doprowadza do spotkania z wiceprezesami związku, następnie doprowadza do spotkania Michniewicza z zarządem, ale nie jest to prezentacja de facto raportu dotyczącego startu w Mundialu. To być może by było bardziej właściwe i zasadne, żeby rzeczywiście taki raport powstał, a nie operować ogólnikami pod tytułem był sukces. Słuchajcie, ja jestem bardzo często pytany, czy Michniewicz ma zostać, czy ma nie zostać, prawda? Natomiast ja nie jestem do końca jakby za tym, żeby dziennikarz wyrokował, czy ma zostać. Ale wiecie, jak to jest? Dziennikarz, ja jestem takim dziennikarzem, dla mnie to jest moja drużyna, moja. Wasza kibiców, ludzi, którzy słuchają Prawdy Futbolu, którzy smakują mecze i kulisy tych spotkań. To jest świat piłkarskich emocji. I w tym świecie piłkarskich emocji ja nie boję się swoich poglądów. Więcej wam powiem. Nam często, dziennikarzom, czy menedżerowie, czy prezesi, czy trenerzy zarzucają, że my nie mamy pomysłu na to,
jak to powinno funkcjonować. My tylko potrafimy krytykować po czasie. My jesteśmy dobrzy jakby do zabierania głosu po czasie. To ja dzisiaj w tym magazynie, w tej prawdzie kadry Orlen, w prawdzie futbolu, dzisiaj powiem prawdę, jak ma to funkcjonować. Bo jeśli ma to funkcjonować, i tu absolutnie mówię to z przekonaniem, słuchajcie, mówię to z przekonaniem, jeśli to ma funkcjonować na zasadach dotychczasowych, to będzie tylko dogorywanie. To wam mówię z pełnym przekonaniem jako reporter, który zjadł zęby na piłce, ciągle się uczy tej piłki, zawsze powtarza jedną frazę mojego przyjaciela Janka Grzegorczyka: na piłce nożnej zna się tylko piłka nożna, ale jeśli analizujemy piłkę nożną w sensie reprezentacji, funkcjonowania tej drużyny, choćby w relacji Michniewicz, już nie media, bo to, co robił w mediach, to był amok w ostatnich dniach i tygodniach. Jeśli się zgadzacie, to zalajkujcie, bo mam przekonanie, że w amoku nie działa się racjonalnie, w amoku nie działa się normalnie, w amoku podąża się po prostu w jakiejś histerii i braku organizacji. I teraz tak, słuchajcie, pytanie: Czesław Michniewicz ma zostać czy nie zostać? Z tym kłopocze się na pewno Kulesza, prezes PZPN-u. Gdyby się nie kłopotał, to Michniewicza by już nie było. To jestem przekonany, dzień czy dwa po mundialu by go po prostu zwolnił. Dlatego jeśli ja mam odpowiedzieć, czy ma zostać, czy nie, Michniewicz Ball, czy też Czesiu Ball, jak ja to ostatnio wymyślam, mam takie frazy, które staram się wymyślać publicystycznie, jakby zaszczepiać, bo mam przekonanie, że one oddają rzeczywistość. To mówię tak: Michniewicz Ball, Czesiu Ball, śmietnik historii. Taka jest moja prawda futbolu tu i teraz. I stąd gdzieś też wybrałem się z tą betoniarką do studia meczyków, aby po prostu uświadomić pewne rzeczy. Trochę był gadżet, troszeczkę taki performance, ale czasami warto trafić do wyobraźni, bo wiele rzeczy rodzi się w głowach. Decyduje mózg tutaj, serducho, stąd z mózgu i serca bierze się też mental, pomysłowość, zaangażowanie. Słuchajcie, jeśli chcemy myśleć dotychczasowym Michniewiczem, a la Michniewicz w 2022, to Zieliński miałby być asystentem Kasza. To ja mówię nie. Nie i jeszcze raz nie. Jeśli Zieliński ma być asystentem Kasza, to słuchajcie, to jest po prostu bez sensu. Pokażę wam coś, co przygotował mój kolega z teamu Prawdy w Futbolu, Paweł Sańko. Ja tu już raz pokazywałem Zieliński na dużych turniejach, prawda? Euro 2016, jeden mecz, Mundial 2018, to są wszystkie mecze i zobaczmy, jak się poruszał u Nawałki. Euro 2020, zobaczcie, jak ten środek ciężkości gry, jeśli chodzi o hit mapę poruszania się aktywności Zielińskiego, wygląda, i Mundial 2022. To tutaj Mundial 2022 to jest ta koncentracja na prawej stronie. Natomiast poprosiłem o poszczególne mapy poszczególnych spotkań, bo najlepiej rozmawiać na konkretach. Zobaczcie, mecz z Meksykiem, mecz z Arabią, mecz z Argentyną i w końcu mecz z Francją. W meczach z Arabią i Argentyną, po tych meczach, nie patrząc nawet w hit mapy, tylko w ustawienie po prostu i przebieg spotkań, miałem przekonanie, że Zieliński jest asystentem Kasza. To dla mnie jest błąd trenerski po prostu nadzwyczajny. I to nie upieram się, żeby na siłę głosić często prawdę futbolu. Znacie mnie z tej strony. Ja często lubię wydyskutować prawdę futbolu. I tego mi brakuje tu i teraz z Michniewiczem. On sobie wybrał poszczególne media, w których chciał zabrać głos. Oczywiście powiecie, że nie wybrał TVP, poszedł do tej jaskini lwa, no bo rozumiem, że za lwa uznawał Jacka Kurowskiego. Ja do tej audycji jeszcze kilka razy tutaj nawiążę. Natomiast muszę wam absolutnie powiedzieć, że Jacek Kurowski wyświetlił taką najprostszą statystykę dotyczącą funkcjonowania Piotra Zielińskiego w drużynie Michniewicza podczas Mundialu. I Czesław Michniewicz
normalny Michniewicz, który normalnie dyskutowałby o futbolu, a nie był w amoku jakimś, to by po prostu odwrócił kota ogonem w tym znaczeniu, że odbiłby się od tej statystyki, żeby przedstawić swoje racje, ale mądrej argumentacji i też argumentacji, no trudno, niestety przyznającej czasami rację krytykom. Czyli panie Michniewicz, jeśli Zieliński ma być asystentem Kasza, to to jest błąd, bo mecz z Francją pokazuje to wyraźnie, mecz z Francją, że to jest błąd. Widzicie tutaj mapę, hit mapę poruszania się i aktywności Zielińskiego w meczu z Francją. To jest inny Zieliński. To jest Zieliński, który może decydować o obliczu biało-czerwonych. Jeśli przełożymy to na liczby, których ostatnio bardzo nie lubi Czesław Michniewicz, a ja mu się dziwię, bo z liczb można, Czesław Michniewicz, widząc taką statystykę, gdzie średnia jakby kontaktów z piłką Zielińskiego w meczu z Meksykiem, Arabią Saudyjską, Argentyną to jest 35 kontaktów, a z Francją 81, to na miejscu Michniewicza w formie bym się tylko od tego odbił. Słuchajcie, bym powiedział tak, dokładnie o to chodzi, żeby Zieliński był Zielińskim w meczu z Francją, żeby Zieliński był absolutnie tym reżyserem gry biało-czerwonych, playmakerem, człowiekiem, który będzie decydował na boisku. Z tych statystyk płynie lekcja na przyszłość, że Zieliński nie może być asystentem Kasza i naprawdę nie umniejszy to Michniewiczowi, jeśli on to publicznie po prostu przyzna. Słuchajcie, tutaj muszę, o brawo, żeby mi tutaj nie wygasiło mojej tablicy z hasłem Amok i co dalej, bo ja dzisiaj odpowiadam co dalej, jeśli chodzi o Czesława Michniewicza. Michniewicz, dla mnie on był zdziwiony, może nawet zszokowany pytaniami zagranicznych dziennikarzy na konferencji przed spotkaniem Polska-Francja. To była największa konferencja w życiu Michniewicza. I też, że on nie potrafił jej przekuć na normalny przekaz, świadczy o tym, jak był pod presją w czasie tego turnieju. Polacy na tej konferencji, słuchajcie, możecie sobie otworzyć tą konferencję. Polscy dziennikarze, czy Tomek Włodarczyk z Meczyków, czy Michał Białoński z Interii, oni bardzo grzecznie już wtedy pytali Michniewicza, jakby nie chcieli drażnić lwa. Natomiast ciągle i wciąż sposób i styl gry w pytaniach zadawanych w języku angielskim, francuskim i arabskim się pojawiał. I to właśnie wtedy Michniewicz wypalił, że interesuje go tylko wynik i miejsce w tabeli. Cytat. Innych statystyk nie uznaje. Słuchajcie, głupota. Naprawdę, głupota. Bo to głupota. Albo kłamstwo, albo jedno i drugie. Jak się zgadzacie ze mną, zalajkujcie. Słuchajcie, innych statystyk nie uznaje. Facet, który zajmuje się zawodowo futbolem na najwyższym poziomie, musi spożytkować jakby wiedzę, która dzisiaj płynie ze statystyk. I to statystyk zarówno takich typowo piłkarskich, czy dotyczących fizyczności. Po co lata dron? Po co? Po co? Żeby filmować pewne rzeczy. Ale dron jest tylko jednym z elementów dzisiaj współczesnej pracy trenera. Ja też nie uważam, że my musimy jako dziennikarze, czy oni tam jako trenerzy, zarzucać piłkarzy nie wiadomo iloma statystykami. Natomiast niektóre statystyki są absolutnie pożyteczne do zrozumienia tej gry. Słuchajcie, jestem o tym przekonany, że to pozwala rozumieć tę grę. Tym bardziej pozwala rozumieć tę grę nowoczesnemu trenerowi. Albo damy popracować selekcjonerowi, słuchajcie, gdzie tu jest ten, albo damy popracować selekcjonerowi, albo zmieniamy ich często, ale w jakim celu? Łukaszu, to ja ci teraz odpowiem. Ja nie zwalniam Michniewicza. Jeśli go zwalnia i zatrudnia, to Kulesza. On mu może dać popracować, natomiast ja ci też odpowiem, na jakiej zasadzie może funkcjonować, o ile jeszcze może funkcjonować, bo to też jest pytanie, z którym się zmaga kilku ludzi w Polsce, czy rzeczywiście Michniewicz może funkcjonować. Czyli te statystyki to jedna, tak? I teraz tak. Obrazek, złączy nas piłka. Rozrysowany skład Francji,
przez Michniewicza. Ale nie tylko z numerami, słuchajcie, nie tylko z numerami ten skład Francji jest rozrysowany, ale też ze wzrostem piłkarzy francuskich. Wzrost piłkarzy francuskich zostaje zaznaczony na tej planszy, która jest. Ja szukam teraz tego, bo słuchajcie, to zawsze trafia do wyobraźni taka lekcja. O, zobaczcie, tu jest Czesław. To jest filmik, to nie? Czekajcie, tu. O, zobaczcie. Złączy nas piłka, zobaczcie, tu jest Czesław, numery Francuzów i wzrost tych piłkarzy. Czyli to nie jest tak, że Czesław Michniewicz nie korzysta z najprostszej statystyki. Czyli on się posługuje tą statystyką, bo to jest jakaś informacja, tak? Ile wzrostu ma poszczególny piłkarz francuski? Ja rozumiem, że to odgrywa rolę w szczególności przy stałych fragmentach gry. I to nie jest filmik, parodia na YouTube pod hasłem męczy nas piłka albo coś w tym rodzaju. To jest obraz złączy nas piłka. Słuchajcie, selekcjoner wrócił do Polski i próbuje komunikować pewne rzeczy. Natomiast w rozmowie w TVP z Jackiem Kurowskim, to jest najbardziej, rozumiem, znana rozmowa dzisiaj, ponieważ przed najszerszym audytorium. I ja uważam, że na takiej rozmowie uprawnione jest każde pytanie merytoryczne. Tymczasem widzimy ten element amoku. Z gumy jest ta TVP, pada z ust Michniewicza i mówi tak, sport jest rozrywką, a my jesteśmy smutni. Selekcjoner tak diagnozuje, słuchajcie, polskie społeczeństwo. Ja się mogę tylko śmiać z tego, naprawdę. To jeśli Michniewicz ma diagnozować nasze społeczeństwo, niech on zdiagnozuje drużynę, rolę poszczególnych piłkarzy. I teraz tak, cały czas domaga się uznania tego awansu do 1/8 finału mundialu jako sukcesu i zobaczcie, jego podpowiadacze nie rejestrują żadnych pozytywnych głosów z Polski. I to jest coś niesamowitego, jak nie warto się zdawać na złych podpowiadaczy. Nie wiem, to Czesław sam musi sobie odpowiedzieć, kto mu wskazuje te tweety, te wypowiedzi, te leady, te shorty, kto mu wskazuje te wypowiedzi, bo można by śmiało zmontować tylko z moich wypowiedzi ileś bardzo pozytywnych rzeczy pod tytułem był sukces, to jest człowiek, który wypełnia cele, prawda, to jest człowiek, który w imię ciągłości mógłby zostać, można by to podmontować Czesiowi i wysłać mu i powiedzieć tak, no ale Czesiu, ale halo, dlaczego ci tego nie podsyłają? Dlaczego ci podsyłają tylko to, co zresztą jest słuszne, czyli dlaczego nie korzystasz właściwie z Lewandowskiego i Zielińskiego? No to mu podsyłają. No, ciekawe, że Zbigniew Boniek zaprzeczył, że to jest sukces, mówiąc tutaj na prawdzie futbolu, prawdzie Zibiego, że co najwyżej zrealizowany został cel minimum. Słuchajcie, kwestia premii, prawda? Widać, to jest jedyny, tak mam wrażenie, po tym mundialu fragment, w którym gdzieś i Czesław Michniewicz, i Robert Lewandowski uderzyli w ten sam bęben. Wirtualna premia notabene, obaj posługują się tym hasłem wirtualna premia, tyle, że powiedzmy sobie szczerze, te negocjacje były realne, natomiast oni się pogubili w tej narracji, kto naciskał na szybkie zamknięcie tematu. Piotr Piotrowicz doskonale to ujął na Twitterze w takim haśle. Tak się kończy dzielenie skóry na niedźwiedziu. Robert Lewandowski, cytat, temat był rzucony ze sztabu. Czesław Michniewicz. Zawodnicy pytali. No i ta kwestia premii też była dzisiaj w jakimś stopniu wyjaśniana w czasie tego posiedzenia zarządu i mamy jasność, przynajmniej z ust Michniewicza padło, że to nie Mariusz Chłopik załatwiał, tylko Czesław Michniewicz bezpośrednio, rozumiem, kontaktował się z premierem. Notabene ja mam takie wrażenie, że u Kurowskiego Michniewicz ustał rundę premiową, trwającą blisko 20 minut. Te najważniejsze kwestie jakoś tam ustał. Wiecie,
Słuchaj, Krynia to był jakiś absurd za 1/8 finału, za medale. Mówiliśmy z Bogdanem Rymanowskim, żebyśmy jeszcze dopłacili do tej premii 7 meczów na mundialu. Euforia by była nieprawdopodobna. Reklama Polski w świecie, ale też można powiedzieć pasja dla dzieciaków, którzy gdzieś by byli kształtowani przez tę drużynę, która podbijałaby mundial i znalazła się w czwórce. 1/8 to nie jest żaden powód do premiowania. Natomiast tak jak Michniewicz opowiadał o tym jeszcze u Kurowskiego, to pojawiło się, mówił tak, starał się nawet dowcipkować, zobaczcie, cytat, pojawiły się żarty z Killera, słynne zdanie, gdzie są moje pieniądze? To jest relacja Michniewicza w TVP Sport. I przytoczył jeszcze jedną anegdotkę. Gdy zawitałem z torbami do domu, to żona pytała, w której torbie jest 10 baniek? Słowa Michniewicza. Natomiast kiedy Michniewicz moim zdaniem poległ w tym wywiadzie w TVP, ja rozumiem, że podobne treści, tyle że z mniejszym takim akcentem polemicznym dzisiaj padały na zarządzie PZPN-u. Jakby w tym aspekcie dla niego najłatwiejszym, tym dotyczącym piłki. On z takiego miłego gościa zamienił się w kąsającego gościa, rzucającego hasła, te liczby nic nie mówią. Po czym sam, słuchajcie, sięga po statystykę strzałów Arabii Saudyjskiej z Argentyną. Przy kolejnej planszy rzuca do dziennikarza. Pan nie rozmawia o piłce, pan rozmawia o liczbach, pan tego nie rozumie. I dalej, pan nie był w szatni. Dajmy prawdziwy obraz tej reprezentacji. Prawdziwy obraz tej reprezentacji. Wiecie, co się działo dzisiaj na zarządzie? Ten obraz, który namalował Michniewicz, a ten obraz, który namalował Kuba Kwiatkowski, to są dwa różne obrazy. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, to wyjście, nie wyjście do kibiców, to wylądowanie na Wojskowym Okęciu, 14 zawodników, 12 poleciało bezpośrednio na wakacje z Kataru. Słuchajcie, to jest niewyobrażalne. To musimy sobie powiedzieć i za to no, odpowiada gdzieś trener, bo on zarządza tą grupą. Grupa wylatuje razem i wraca razem. To musi być zasada i to jest przestroga dla też Kuleszy czy każdego innego prezesa PZPN-u. Albo funkcjonujesz jako drużyna, albo nie funkcjonujesz w drużynie i wtedy cię nie ma. Ja wiem, że to są bardzo trudne decyzje, natomiast tak to musi wyglądać w przyszłości, bo inaczej to nie jest drużyna wtedy. To się wszystko rozpada w rękach selekcjonera. I zobaczcie, Zibi Boniek ma rację. Powiedział tak, występ reprezentacji na mundialu ocenili sami piłkarze po tym, jak zachowali się po ostatnim meczu. I teraz tak. To nie jest tak, że Michniewicz posłużył się jedyną statystyką, tymi strzałami z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska, Argentyna, przypominam. Strzały Arabii Saudyjskiej z Argentyną. On się posłużył, tu mi Marcin Dalik, mój przyjaciel, podpowiada, dyskutowaliśmy to, jeśli będziemy mówić, że 1/8 finału to sukces, to będziemy troszeczkę jakby uwłaczać naszej reprezentacji, reprezentantom, przestaniemy się szanować. Słuchajcie, powiedzmy to sobie szczerze, on pisze, to jest fikcja, że piłkarze to traktują jako sukces. To jest fikcja. Inaczej by przylecieli do Polski i po prostu celebrowaliby to. Bogdan pisze, że mogą być dwa wyjątki, bo Glik wracał do obowiązków klubowych, a Krychowiak ma mieszkanie w Arabii Saudyjskiej. No oczywiście, takich dwóch piłkarzy, chociaż nie wiem, wiecie co, Krychowiak to już powinien wrócić. No Glik to rzeczywiście ma obowiązki klubowe, gra chyba jako jedyny z tej 26, która była tu i teraz gra dalej sezon, więc musi się jak najszybciej stawić w klubie. Natomiast co do Michniewicza i jeszcze statystyk. Dziennikarz zapytał selekcjonera o zmiany w przerwie meczu z Argentyną i wtedy Michniewicz mówi,
było 20 strat na własnej połowie w pierwszej części spotkania. No, delikatnie minął się z faktami, bardzo łatwymi do sprawdzenia. Z Argentyną strat na własnej połowie według Instatu było 15 i to w całym spotkaniu, z czego 8 w pierwszej części gry. Słuchajcie, ktoś mówi, że 20, tam jest 8. Powiedzcie, może korzystał z innego programu. Natomiast ja uważam, że takie jechanie ze statystykami, jeśli nie masz przekonania do tych statystyk, albo inaczej, nie jesteś dokładnie zorientowany w statystykach, też nie ma absolutnie sensu. Bo tu jest pomyłka grubo ponad 100%, to może te procenty, pomyłki w tych procentach to też wynikają z problemów w negocjacjach z lewym. Może się te procenty, czy 5%, czy 10% od tej premii nie pozwoliły mu zachować chłodnej głowy i trzeźwego umysłu. I teraz tak, słuchajcie, podsumujmy, naprawdę podsumujmy. Ostatnie dni na linii PZPN, w szczególności prezes PZPN-u Cezary Kulesza, selekcjoner Czesław Michniewicz. Kulesza nie skorzystał z 7-dniowej opcji przedłużenia kontraktu z Michniewiczem i była ta opcja. Cieszę się, że PZPN expressis verbis zamieścił w komunikacie to zdanie. Natomiast jeśli to ma dalej trwać, to klimat wokół kadry musi się zmienić. Muszą być nowe zasady. Możliwości tej drużyny muszą się zmienić, bo wmawianie, że się nie uda, że to, że tamto spowodują, mówię, tylko i wyłącznie dogorywanie Michniewicza na stanowisku selekcjonera, no to nie jest w niczyim interesie. Naprawdę, nie jest w interesie dziennikarzy i ekspertów, których trener biało-czerwonych banował w tym tygodniu. Dla mnie to jest właśnie taki wymiar amoku, banował w ogóle w oczekiwaniu na posiłek w restauracji, jak to opisał jego syn. Jeśli tak to ma wyglądać, to lepiej się rozstać, poszukać kogoś innego, kto by z powagą i autorytetem odmienił atmosferę wokół drużyny narodowej. A wiecie dlaczego też? W szczególności nie chodzi tu o media. Tu chodzi o relacje z piłkarzami. I teraz tak, przygotowałem sobie, myślałem, że to będzie 11 zasad, wymyśliłem na tę chwilę 10, bo nie chcę jakby wchodzić aż w zbyt wielkie szczegóły. Natomiast jeśli ma być Michniewicz, słuchajcie, jeśli się podoba ten live, zalajkujcie, zostawcie subskrypcję, dziękujemy pięknie. Słuchajcie, przeżywamy niezwykły czas w czasie mundialu jako prawda futbolu. Zainteresowanie kanałem jest absolutnie nadzwyczajne, ponad 1 200 000 wyświetleń w ciągu ostatnich 28 dni. Niezwykła też rola tutaj prawdy Zibiego, to muszę Zibiemu oddać, Zibiego lajkuje, ale też wiele innych live'ów cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Więc ja teraz w imię tego, że dziennikarze nie tylko krytykują, to ja wymyślam świat na przyszłość, żeby odpowiedzieć na pytanie z tej planszy. Amok i co dalej? Po pierwsze, zakaz Czesław Bal, czyli przyjęcie nowej zasady obowiązującej w meczach pod hasłem strachy na lachy. To my ich atakujemy, a nie oni nas. Rzecz jasna, trzymamy balans. Po drugie, w związku z realizacją hasła strachy na lachy, najważniejsze jest właściwe wykorzystanie Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. I Arkadiusza Milika, dodałbym to. Do Lewandowskiego, to jest punkt trzeci, konieczne jest dodanie drugiego napastnika. Milik nasuwa się w takiej formie bez dwóch zdań, pokazał to mecz z Arabią Saudyjską, ale przecież może to być Świderski, może to być Piątek, może to być Buksa, może to być nawet Kownacki. Dodanie lewemu partnera w ataku jest konieczne, żeby nie skazywać go na pojedynki w samotności. To lagowanie to jest żadna recepta na futbol. Słuchajcie, co z tego, że lewy wygrał największą liczbę pojedynków o górne piłki? Zobaczcie, ja tutaj poprosiłem o przygotowanie pewnych statystyk. Lewy na turniejach, zobaczcie, to są jego turnieje Euro 2016 i Mundial 2018 i później jest Euro za Sołzy i Mundial za Michniewicza.
Co z tego wynika? Lewandowski na tym turnieju ostatnim, na Mundialu, stoczył 45 pojedynków, z czego ogórne piłki, dokładnie to zdjęcie dobrze Paweł Stańko tu zamieścił, stoczył 45 pojedynków ogórne piłki, z czego wygrał 51%. 51% wygrał. Na Euro 2020, gdy często zagrywaliśmy piłkę w pole karne, tych pojedynków było 36, ale zobaczcie, tylko 31% wygranych. Na Mundialu w 2018 Robert skakał do piłki 23 razy, 35% skuteczności. Na Euro 2016, przypomnijmy, że wtedy było 5 meczów, 67 razy, 33% skuteczności. A więc zobaczcie, skuteczność w pojedynkach główkowych absolutnie największa, prawie 20% wzrost w stosunku do poprzednich turniejów. Natomiast moje pytanie jest najprostsze z możliwych. I co z tego? I co z tego? I to jest pytanie do Czesława Michniewicza. Lewy, to też powiedzmy sobie szczerze, był nerwowy przez cały turniej na boisku, a i tak bywał maszyną. Bez tej maszyny, oczywiście bez Szczęsnego, bez dwóch zdań, ale też bez Lewandowskiego nie wyciągalibyśmy się do fazy pucharowej Mundialu. Potrzebujemy złotych momentów, tłumaczył Michniewicz. Lewandowski był w tych złotych momentach sobą. A to przyjął dośrodkowanie Kasza, opanował trudną piłkę, wyłożył Zielińskiemu na 1-0 z Arabią Saudyjską. A to sam zabrał piłkę obrońcy, minął bramkarza, strzelił do siatki, podwyższając z Saudami na 2-0. Natomiast ostatnią tą akcję, na 2-0 z Arabią Saudyjską, naprawdę trudno uznać za złoty moment drużyny. To był spryt, determinacja samego Lewandowskiego, nic więcej. No i jeszcze złoty moment Kamila Gorosickiego, wtedy było zagranie ręką Francuza, rzut karny w doliczonym czasie gry w 1/8 finału. Tu mi jednej rzeczy zabrakło i to muszę Wam absolutnie szczerze powiedzieć, oddania przez Roberta Lewandowskiego tego karnego Arkowi Milikowi. Co by to kosztowało Roberta oddać tą piłkę? To byłby gest pokazujący coś, co wpajane jest tym piłkarzom, że oni jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, prawda? Lewy już miał tą bramkę na Mundialu, jakby oddał coś takiego, myślę, Milikowi, to byłby fajny gest. No i sprawa Zielińskiego, ta sprawa Zielińskiego, którą już poruszałem wcześniej, to jest coś, co jest absolutnie, jeśli masz piłkarza w życiowej formie, korzystaj z niego na full, na jego pozycji, bo te możliwości będziesz mógł właściwie wykorzystać. Jeszcze raz dedukuję tą mapę poruszania się Zielińskiego w turnieju tym, że do pokazania koniec z asystenturą Kasza, to ma być dyrygent w środku pola i ta mapa z Francją jest właściwa. Panie Czesiu, to jest właściwe. Panie trenerze, to jest absolutnie właściwe. Zobaczcie, Michniewicz z Francją, to Michniewicz z Francją pokazał, że można inaczej, lepiej, po prostu właściwie wykorzystać Zielińskiego w życiowej formie. Punkt. Postawmy kropkę, jak mówi się zwykle w programach publicystycznych, gdy wyczerpany został temat. I punkt piąty, jeśli chodzi o Michniewicza i jego pozostanie. Musi być wyraźny plan, który... Z Michniewiczem może przychodzić z trudem, słuchajcie, może przychodzić z trudem, bo ten cytat, ja się nie chcę czepiać. Tu słuchałem Tomka Włodarczyka, że dziennikarze się czepiali Michniewicza w tym cytacie, że nie zamieni wody w wino. Natomiast to bym Tomkowi jednak polecił odsłuchanie tego. On powiedział, w 3 dni ani nie nauczę grać, ani nie oduczę grać w piłkę jakiegoś zawodnika, a tak w ogóle to nie zamienię właśnie wody w wino. I w tym momencie niech Michniewicz albo sam Kulesza zleci sporządzenie raportu o pracy Walida Regragiego, czyli tego trenera Maroka, bo zobaczcie, ileż on miał problemów z piłkarzami, z ich pozycją w klubie, z ich kontuzjami w trakcie turnieju. Okazało się, że ci piłkarze, którzy no po prostu...
też w tym stresie, w tej odpowiedzialności, przy tej waleczności, przy tym, że mieli kontuzję przed obaj środkowi obrońcy, i ten z Besiktasu Stambuł i z West Hamu, oni walczyli, żeby być zdrowymi na mundial i później w czasie mundialu chodzili z kontuzjami, nie byli w stanie grać. Każdy trener zmaga się z problemami, z sytuacją też klubową swoich zawodników. Natomiast zobaczcie, ile Deschamps musiał podjąć decyzji związanych jakby z funkcjonowaniem drużyny, prawda? Z brakiem absolutnie czołowych piłkarzy na czele z Pogbą czy Benzemą i kilku innych jeszcze zawodników. Kontuzja w pierwszym meczu Lucasa Hernandeza, choroby teraz w trakcie turnieju zawodników. To nie jest tak, że tylko Czesław Michniewicz ma problemy. Natomiast selekcjoner jest od tego, to było świetne zdanie, słuchajcie, Nawałki. Nie ma problemów. Są rozwiązania. Jest poszukiwanie, jest plan A, jest plan B. Mówienie ciągle, że to jest problemem, tamto jest problemem, siam to jest problemem. No ile można tego słuchać, że są problemy na tym stanowisku? Na tym stanowisku człowiek musi mieć plany. Musi mieć wizję, musi mieć chęć, musi mieć pasję, musi mieć odwagę. Nie ma strachliwego futbolu. Dzisiejszy strachliwy futbol w ogóle się nie sprawdza. I to jest moja prawda w futbolu, naprawdę, na tej kwestii. Punkt szósty. Słuchajcie, przydałoby się takie naprawdę zamknięcie sprawy premii od premiera. I to jest rola Michniewicza, aby powiedzieć raz na zawsze, co i jak, kto, co, na jakiej zasadzie. I wniosek jest taki, żeby już nigdy przy nigdy nie brał się za liczenie kasy, czy spory z kapitanem, czy liderami, i że tym bardziej jego asystent nie powinien się w to angażować. I to dobrze wiemy, jak to wyglądało, bo to są różne sytuacje, które zarejestrowało zbyt dużo ludzi, żeby nie wiedzieć, i to w mediach ciągle i wciąż wypływa. Myślę jeszcze, że kilka razy się pojawi. Punkt siódmy. Niesamowicie ważna kwestia. Lojalności. Pytanie. Słuchajcie, czy o wizycie premiera Morawieckiego Michniewicz poinformował prezesa Kuleszę? On. Dokładnie on. Dokładnie selekcjoner. Czy poinformował Kuleszę? I punkt ósmy. Słuchajcie, to jest punkt ucieczka do przodu. Wydaje mi się, że właściwy byłby dyrektor reprezentacji. To zresztą nie jest rola Michniewicza. Do Michniewicza tu zaadresowałem kilka punktów, ale to jest rola Kuleszy. To musi być człowiek, po pierwsze, cieszący się zaufaniem Kuleszy, ale też absolutnie do zaakceptowania przez trenera. To musi być w ogóle gość poważany przez trenera, ale nie taki gość, który, słuchajcie, nie ma nic do powiedzenia, bo Bierhoff miał zawsze coś do powiedzenia. Czy to był Klinsmann, czy to był Löw, czy to jest Flick, to Bierhoff zawsze miał coś do powiedzenia. Ten wariant funkcjonowania dyrektora z charyzmą, ze swoim spojrzeniem, ze swoim rozumieniem świata, ale dającym też jakby dodatkowy punkt widzenia selekcjonerowi, to jest absolutnie coś pożytecznego, wydaje mi się. Słuchajcie, no gdyby nie był poważany przez trenera, no to pewnie usłyszałby słynną frazę, którą już zawsze będziemy kojarzyć z Michniewiczem: jesz musztardę na śniadanie, bo taki skuszniały jesteś. To on do tego gościa, może nam dziennikarzom takie rzeczy mówić, natomiast do tego gościa absolutnie tego nie może powiedzieć. Natomiast on też, taki dyrektor sportowy, nie może się bać prezentować racji Michniewicza, nie może się bać dialogu z mediami, bo to jest punkt dziewiąty. Słuchajcie, odciążenie medialne jest konieczne, bo menedżer teamu, rzecznik prasowy, taki jak Kuba Kwiatkowski, on ma zupełnie inną rolę. On ma rolę bardziej organizacyjną. Nie wiem, ktoś powiedzieć, że zorganizowano około 20 konferencji pewnie w ostatnich dniach w związku z reprezentacją Polski. Natomiast Kuba Kwiatkowski no nie może swobodnie rozmawiać o strategii powołań, konstrukcji kadry, personaliach, taktyce, zestawieniu jedenastki. Dyrektor sportowy mógłby brać na siebie taką rolę. Absolutnie mógłby brać taką rolę.
I punkt dziesiąty, słuchajcie, bo futbol to są emocje. Futbol to jest świat piłkarskich emocji. Ja już kończę to wystąpienie, ale ten punkt dziesiąty dotyczy klimatu wokół kadry. Emocje mogą być tylko pozytywne. I to jest rola, która po pierwsze spoczywa na barkach chyba selekcjonera, że on, ja już to mówiłem kilka razy, to nie jest tak, ja nie chcę w tym live powiedzieć, wszystko zrobił ich nie być źle, nie, bo dużo rzeczy zrobił dobrze. Majsterszyk ze Szwecją, pozostanie w dywizji A, w cierpieniach, ale został. Chociaż w cierpieniach i w narracji zderzenia się jakby ze sposobem grania już wtedy z Robertem Lewandowskim, to mega wypłynęło po meczu z Francją versus wypowiedzi Michniewicza i Lewandowskiego i Zielińskiego. Ja akurat jestem za tym. Natomiast na koniec przychodzi trener, który stara się sprzedać swoje racje i odreagowuje w mediach społecznościowych. Słuchajcie, to może likwidacja albo zawieszenie kont w mediach społecznościowych byłoby pożyteczne, bo blokowanie niewygodnych dziennikarzy czy ekspertów to jest już coś, co na zawsze zostanie. Aby od tego jakkolwiek sposób uciec, to wydaje mi się, że konieczny jest reset. Naprawdę inaczej taka będzie jatka, słuchajcie, jatka wokół reprezentacji, tak? To jest zabójcze dla Michniewicza. Słuchajcie, to jest zabójcze dla Michniewicza. Ludzie będą odreagować, śmiać się, dojeżdżać, mówiąc językiem młodzieżowym. Natomiast jak jest odklejka, no to wtedy to też język młodzieżowy. Słuchajcie, uczę się młodzieżowych zwrotów i one gdzieś trafiają w sedno. Jeśli jest odklejka, czyli ja to nazywam grzecznie tutaj na tej tablicy amok, no to wtedy jest dojeżdżanie, prawda? Albo wyśmiewanie. Czy to jest potrzebne Michniewiczowi? Nie. Ale więcej wam powiem, czy to jest potrzebne PZPN-owi, czy to jest korzystne dla Kuleszy, ba, czy to jest korzystne w relacji Michniewicza z drużyną, takie postrzeganie medialne tego świata wokół reprezentacji. Czekam jeszcze na najbliższe dni, może to będą tygodnie, w których siłą rzeczy też kilku liderów jeszcze zabierze głos publicznie i powie, co dalej w kontekście reprezentacji. Bo to też pytanie o ten styl gry, to już ostatnia kwestia dzisiaj, ale niesłychanie ważna, słuchajcie. Czy Michniewicz potrafi grać ofensywnie? Bo jak pokazujemy ten terminarz tej naszej grupy, ja go tu akurat nie mam, ale doskonale znacie, powiecie tak, to jest terminarz na ofensywne granie. Natomiast to nie chodzi o samo hasło, bo czy potrafił to robić Czesław Michniewicz? Jeden z analityków mi podesłał taką trafiającą w sedno zestawienie dotyczące jakby sposobu gry w drugim sezonie Legii. Widzę, to była katastrofa, bo trzeba było więcej rozgrywać. Przeciwnicy w tych spotkaniach z nami, Czesi, Albańczycy być może Mołdawia, na pewno Wyspy Owcze, oddadzą nam piłkę. Oddadzą nam piłkę. Ten drugi sezon jest ostrzeżeniem, jeśli chodzi o bilans, 3 wygrane, 0 remisów, 7 przegranych, bo też drużyny w lidze nauczyły się pewnych rzeczy. Rywale też nas absolutnie analizują. Rywale też nas absolutnie analizują. Dzisiaj to już problem nie zarządu. Nie, zarząd dzisiaj już poznał pewne racje, które były. To nie jest problem już dziennikarzy czy kibiców, no bo my nie podejmiemy tej decyzji. To już jest teraz racja przede wszystkim Cezarego Kuleszy. Zostawić Michniewicza, ale na nowych zasadach. Ja przedstawiłem moje zasady, żeby nie było, że nie mówiłem, że trzeba to przedefiniować funkcjonowanie tej kadry albo rozstanie się z Michniewiczem. Bo jeśli Michniewicz miałby funkcjonować na takich zasadach jak dotychczas, to
będzie dogorywanie w reprezentacji. To jest moja prawda futbolu. Roman Kołtry. Prawda kadru Orlen. Prawda futbolu. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Bardzo dziękuję.